Hej, witamy w niedzieli rano. Trochę dopadało śniegu. Trochę dopadało. Tak mniej więcej dopadało kodyszki. Fajnie biało się zrobiło. Bura widzę już tu gania cukrówki. Trochę się obawiałem, że się będzie na tej wojlerze śnieg jakoś strasznie osadzał, ale nie. Śnieg, nie śnieg, tu jest wylot otworzony. O. I jest gitara ściągnięta, jakby był mokry, pewnie byłoby gorzej. Wojlera jeszcze chwilę będzie do sprzątnięcia. Myślę, że gdzieś tam przed świętami to ogarnę. Towarzystwo, tak jak kiedyś mówiłem, karmione raz dziennie. Ostatnio w tamtą niedzielę gdzieś puściłem, o, w miarę było sprzątnięte, to tam puchu biało aż. W ostatnią niedzielę były 3 dni gołębie złączone, znaczy otwarte były drzwiczki, każdy robił co chciał, coś tam się podobierało, w pary coś tam się nie podobierało. Karma, wiadro brudne, bo wczoraj mieszałem z maślanką i ziołami, to jeszcze trochę zostało. Karma mi się skończyła, ta MDMOska, ale już niebawem dojedzie. Natomiast no były jeszcze jakieś tam końcówki, więc jedzą już tak, można powiedzieć, 4 kubki dobrej karmy, po pół kubka owsa czarnego i owsa białego, zwykłego i kubek jęczmienia. Już troszeczkę zaczynam dokładać. Gołębie są na ostatnim piórze w znakomitej większości, takim do dorośnięcia, więc powolutku, stopniowo do świąt przejdę praktycznie na, myślę, gdzieś tak 60% owsa, pół na pół czarny, biały, 20% jęczmienia, może nawet 30% i około 10-20% tej lepszej karmy. I tak pewnie gdzieś do prawie końca stycznia też na dniach się zacznę bawić. Jak skończą mi tu dociągać to pióro, czyli gdzieś myślę, że za jakiś tydzień zacznę dawać tą jakąś tam kurację zimową. No i w tym roku tak, jak dostanę uweta, to oksytetracyklina, jednak nie do XRW tak jak zamierzałem. Natomiast no myślę, że spektrum działania bardzo podobne, głównie chodzi o to, żeby wybić te chlamydie. Ja no mówię, przez te szereg lat, które gołębie mam, nigdy nie robiłem tym kuracji. Amoksycykliną robiłem raz, wtedy sezon był udany bardzo, ale w tym roku zdecydowanie myślę, że trzeba się w te drogi oddechowe wepchnąć, no bo był problem z tymi oczami. A później to już ziółka, ziółka, ziółka. No i na jajkach na rzęsistka. No i oczywiście szczepienie. Szczepienie mykosalmowirem, jak co roku zimą. Gdzieś tam pewnie właśnie jak już skończę kurację, to akurat na przełomie roku sobie zaszczepię. I prawdopodobnie, jako że tych roczniaków jest dużo, później gdzieś miesiąc przed lotami, czyli już pewnie jak gołębie będą na jajkach, albo jeszcze przed jajkami, nie wiem czy ich nie puknę tym kolumbom RP, żeby nie miały roczne tego niby adeno. No tak dzisiaj to siedzą se zgęziałe, one jedzą raz dziennie. Tu jest gdzieś, mówię, około 30 kilku sztuk, to taki kubek, ta miarka na 30 też uwalona, jak nie wiem, na 30 sztuk jest taka miarka czubata na rano. Jako że dostają raz dziennie, druga jest na wieczór, więc one sobie jedzą ile chcą. No i czasem jak jest bardzo mroźnie, dzisiaj to jest tam 2 czy 3 stopnie mrozu, widać jakoś się tam super rewelacyjnie nie rzucają na to. One praktycznie, że teraz wyjedzą to co lepsze i za chwilę dojadają jęczmień, owies, więc korytko na rano ma być czyste.
kiedy niekiedy, jak im tutaj dołożę gdzieś tam pół kubeczka, bo jest naprawdę zimno, to już widzę, że zostaje trochę tego owsa, więc nie ma sensu. Woda też jest raz dziennie, poidło jest później rano z lodu wytrzepane. I to jest w zasadzie cały zabieg. Tą zimową porą, 5 minut popatrzone i tyle mnie tu widzą. Czasami gdzieś tam, jak mam czas, to w ciągu dnia. Papugi tu mają poliwęglany już trochę zakręcone, jeszcze trochę muszę im dokręcić. Oczywiście Tomek jak to Tomek, przestało wiać, ale tu oczywiście się pleksa nie pojawiła. I mają powietrze, skoro już tak nie wieje. Gdzieś tak raz na dwa dni do karmy dosypuję im miareczkę gritu. Jest tyle samo. Dosypuję im miareczkę gritu. Tu jest pojemnik dzielony, więc pół porcji dostają tu, pół porcji dostają z drugiej strony. Co dwa dni mówię miareczkę gritu. Ja akurat głównie Verselag albo Bayers. Kupuję worek 25 kg gołębi, jest sporo mimo wszystko, więc one mi go tam systematycznie zjadają. Poidła od końca lotów to może były myte ze 4 czy 5 razy, tak? Będzie zaraz krzyk, że trzeba wymieniać. To niby trzeba, ale tak nie do końca. Ja tam sobie na tyle już tu opanowałem system, myślę, że w rozpłodzie oczywiście jak się zaczynają lęgi i całe lato jak jest ciepło, to jest pojnik zmieniany, myty suszony, ewentualnie chociaż suszony nie myty. Natomiast tutaj w lotowym no to wiadomo jest codziennie świeży, też wymieniane czy tam myte i suszone w okresie lotowym oczywiście, później już no też żeby te gołębie trochę były jednak ta odporność naturalnie stymulowana, więc ten pojnik tutaj jak jest coś dodawane to jest przepukany i wstawiany zaraz mokry, często gęsto, czasami jest wystawiony na słoneczko. Albo jak już widzę, że tam się robi jakiś osad, to szczotką przejadę, dolewam wodę i gdzieś tam raz na jakiś czas jakiś zakwaszacz, ale nie za często wcale. Gdzieś tam z tych zakwaszaczy odszedłem, tak żeby tą florę gołębie sobie budowały same. Probiotyk jak najbardziej, co jakiś czas. Natomiast no, nie ma aż tak dużo tych produktów wcale, bardziej właśnie te ziołowe. Oczywiście w okresie pierzenia też gołębie dostawały. No tutaj są mewki, tylko te jedna para i one tutaj z młodymi będą jako mamki, niańki. Także zaraz im tu przyjdę jeszcze nalać wodę. Do czego zmierzałem w swojej poplątanej wypowiedzi? Aha, do tego, że właśnie poidło to tam mówię, opukam, obtoknę. Teraz jak jest mróz, to w ogóle lód wytrzepuję na hama. Tak z buta nie roztapiam tego, w ogóle nie nic. Nie nic. Tutaj muszę jeszcze wywalić te późne samiczki, bo jest tu parę takich ciekawszych gołąbków. Tu jest niesprzątnięte, generalnie Saigon. Trochę, ale rozpód to ma sprzątane generalnie stosunkowo rzadko. No i jak coś wytrzymuje w tychże warunkach, zdrowo się chowają młode, to wtedy można spokojnie. Procedura mycia pojnika, ten już trochę zdezelowany, ale daje radę. Z tym, że to, że ja tak robię, wcale nie znaczy, że to jest dobre w tej chwili, chociaż myślę, że już na tyle się uporałem z tymi różnymi badziejstwami chorobotwórczymi, że tak powiem, że sobie mogę trochę na to pozwolić. W takim sensie, że te gołębie po prostu są już tu przeselekcjonowane pod tym kątem. O, a te to
Pyk, pyk. Są po selekcji przeselekcjonowane pod tym kątem zdrowotnym na tyle, że one sobie z tym radzą. Co nie znaczy, że o nie nie dbam, bo jak jest mokro i wilgotno, to jest sprzątane, żeby nie było jakichś cyrków. Natomiast jak jest sucho, to se można trochę nieraz odpuścić. U lotników raczej staram się sprzątać, bo lubię mieć tam czysto. Natomiast w rozpłodzie walczę ze sobą i nie sprzątam. Ruszta się przydają, bo wiadomo, ale nie ma na całym. Znaczy nie łapią te gołębie w razie jakichś robaków, to dużo trudniej mają się zarazić. Chociaż to też myślę, że na razie temat się skończył, bo po ostatnim odrobaczeniu były tylko raz odrobaczane, nic nie wyleciało, więc nie powtarzałem. Gołębie są bardzo ładne, w takim sensie, że są aksamitne. Tak mi się bynajmniej wydaje. Był tu jeden gostek ostatnio, koleżka, stwierdził, że nie jest źle, więc myślę, że źle nie jest. I do czego zmierzam? Jakby był jakiś gołąb matowy w odczuciu, to na pewno by zaraz dostał tabletkę na odrobaczenie i bym patrzył, czy się z nim coś nie dzieje. I wtedy bardzo często tak bywało, że jak się trafił jeden rodzynek matowy, to był zarobaczony. Znaczy bardzo często. Kiedyś się tak trafiało, teraz się tak nie trafia. No bo jest lepiej. Jest to w miarę, myślę, opanowane. Chociaż wcale to nie znaczy, że czegoś sobie nie można zwlec. Generalnie te gołębie, które gdzieś tutaj do mnie dotarły, do gołębnika w tym sezonie, czyli te 4 sztuki, 5, oczywiście przed wpuszczeniem tutaj były odrobaczone i dopiero były wrzucone po jakimś tam czasie. No i trafiały tak w taki, że tak powiem, syf. No i nie odpadły. I to nie jest tylko moja metoda. Z tym, powiedzmy, niezbyt sterylnymi warunkami w rozpłodzie. No tu gołębie po prostu mają być zdrowe. Przy czym też normalnie pewnie nie robiłbym im nic, ale jako, że tam były te chlamydie i jako, że te jednak 5 gołębi weszło z zewnątrz, no to jednak wszystkie gołębie razem z tymi rozpłodami dostaną tą kurację na te chlamydie. Ale docelowo gdzieś tam małymi krokami dążymy do tego, żeby nie wprowadzać gołębi przez jakiś czas do hodowli. I albo inaczej, jak już będziemy wprowadzać, to gdzieś tam w głowie jest taki zamysł, żeby powstał z boku gdzieś mały gołębniczek na dłuższą izolację i wtedy kurację ewentualnie dla nowo sprowadzonych. A te gołębie, które tutaj są już jakiś czas, żeby zejść z antybiotyków u nich do absolutnego minimum, czyli na pewno rzęsistek na jajkach raz w roku. I w tym roku być może gdzieś po drugim lęgu, jak będą siedziały wszystkie na jajkach, podam jeszcze raz, chociaż w tym roku nie było absolutnie żadnego problemu, ale gdzieś jesienią być może się coś tu odzywało. Natomiast, no mówię, późniaki, nie późniaki, nic tu nie odpadło zdrowotnie, co mnie cieszy, a mówię, wcześniejsze lata zdarzały się na pewno te gołębie, które gdzieś tu z zewnątrz wchodziły, często po prostu w tych warunkach, które tutaj miały, czyli cały czas wojlera, wiatr i tak dalej, nie wytrzymywały, odpadały zdrowotnie, więc nie ma ich i nie ma z nimi problemu, reszta sobie radzi, myślę, całkiem dobrze. Mówię, czekam też, może jeszcze się uda jakiegoś bardziej doświadczonego hodowcę, może uda się wabik zdobyć, to jeden taki koleżka może przyjedzie jeszcze, wtedy pomaca sobie tam lotniki, oceni jakość upierzenia, tylko też dobrze by było, żeby to zrobić przed tym, jak zacznę je oblatywać, bo na pewno gołębie, jak zacznę je otwierać, się zmienią. Jeszcze zostało tutaj około 10 tych gołębi do odsprzedania, gdzieś tam je kiedyś zabiorę do zgierza jeszcze ze dwa razy, jak nie pójdą, to może gdzieś przez internet, bo jeszcze jest ich za dużo. Chociaż mówię, no jest tutaj i tak sporo mniej niż było, ale chcę jeszcze zejść. Część będzie takich, po których są młode, są to młode gołębie, gdzieś tam 20, 21 rok, są gołębie na lotowym.
to w tym roku prawdopodobnie posłużą częściowo za mamki dla starszych gołębi, które tu jeszcze jakieś tam pojedyncze sztuki zostaną. Starszych w sensie jakiś tam rocznik 18 czy coś, żeby wychować po nich jeszcze więcej młodych, żeby one mogły w przyszłym roku wylecieć. Ale w znakomitej większości to są gołębie już hodowane u mnie. Czyli jakby nie oryginały, tylko dzieci oryginałów, i po tych dzieciach oryginałów te gołębie też widzę się tu trochę lepiej sprawdzają nawet czasem niż po oryginałach, więc czemu nie? No i co? I to takie pitu-pitu zimowo-jesienne. Co? No, w przyszłą niedzielę jest wystawa okręgowa, więc jak małżonka nie odwali, nic nie trafi na przykład znowu do szpitala, to na pewno się na nią wybierzemy. Tu już mam jednego podejrzanego, tego samca tu, bo cały czas jak tu stoję, to nie zszedł jeszcze do jedzenia. Chociaż on wygląda też kapitalnie, ostatnio go oglądałem, więc nie wiem, czy się obiad wieczorem jeszcze owsem, czy po prostu głodówkę sobie robi, ale być może coś mu się dzieje, muszę go przyobserwować. Nie jest to normalne. Co, na takie rzeczy staram się patrzeć w tej chwili. No i mówię, zamówione są, zamówiona jest płyta na cele do tego gołębnika, gdzie są ozdobne, także już niebawem, myślę, że już do końca przyszłego tygodnia będą tam półki ogarnięte. Zamawiałem płytę u stolarza, żeby mi tylko pociął na formatki, ja sobie to poskręcam. Szczerze mówiąc, to chyba wcale dużo taniej nie wyjdzie, niż jakbym zamówił gotowe cele, no ale już tak poszło, to tak zrobię. W tym roku jest plan na cele i ramki. Ramki muszę gdzieś zamówić sobie pod wymiar. Troszkę robiłem regał pod wymiar gołębnika i na przyszły rok sobie zamówię ruszta. Też nie chcę wszystkiego naraz, bo też są inne wydatki. No i to w zasadzie tyle na dziś. Tyle na dziś. Także pozdrawiamy. Ci, co lubią takie wywody, to bardzo mi miło. Ci, co nie lubią, to niech nie oglądają. Tu jest więcej filozofii i słuchania niż oglądania często. Ale nieraz może coś mądrego. Uda się wysłuchać. Mówię, piękna zima w końcu. Mam nadzieję, że ten śnieg to już tak poleży sobie przynajmniej do świąt, a później to już niech trochę z dachów zginie, to będzie łatwiej gołębie oblatywać, a na pewno się to tu przyrodzie przyda, bo wody jest tragicznie mało generalnie, więc naprawdę fajna sprawa. No a dwa, że dzieciaczki będą miały radochę, także pozdrawiamy i udanych Mikołajek.